Wait! Okay now. Hit it, boys. Jestem na warszawskim Wilanowie. Idę do Niny. W jej mieszkaniu podobno czai się usterka, która ma mnie pochłonąć bez reszty. Ciekawe, co to takiego. Hej, Nina. Dominik, bardzo mi miło. No to co dla mnie przygotowałaś? A, kilka tutaj jest rzeczy do zrobienia. No, prowadź. Rozbierzesz się? To zapraszam w takim razie do mojego królestwa. Ładnie tu. Ładnie, ładnie, ale myślę, że dzięki tobie może być jeszcze ładniej. Postaram się. Jeżeli tylko mogę pomóc, chętnie to zrobię. No to co mamy? Mamy ten piękny okap. Ładny jest. Ładny. I chyba tylko tę funkcję spełnia, bo niestety nie ciągnie. A, nie ciągnie? Nie ciągnie. Okej, czyli nie działa. To może być problem. Nie działa. Nie działa. Jestem studentką 4. roku historii sztuki. Odkąd zamieszkałam sama, musiałam się nauczyć gotować. Teraz bardzo często gotuję w domu. No niestety ostatnio los lubi płatać figle i zepsuł mi się okap. Przyda mi się nowy, skuteczny okap. Tak. Ja zabieram się do oględzin, zobaczę, z czym mamy do czynienia. Ty w tym czasie możesz zająć się absolutnie swoimi sprawami. Cudownie. Tak? Dobrze, super. To ja działam. Widzimy się wkrótce. Ważne, żeby nowy okap był dobrze dopasowany zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. Po pierwsze, jaki szeroki jest okap? Nasz ma 56 cm. Jak daleko wychodzi na kuchnię? 57 cm. Rzut pionowy tego okapu musi delikatnie wychodzić poza obrys kuchni. O, teraz będziemy demontować pochłaniacz, ale zanim do tego dojdzie, zabezpieczę tę przestrzeń. Proszę pomóc. A, proszę cię bardzo, no to o, musimy tutaj rozłożyć folię i przykleimy sobie taśmę. Malowałaś kiedyś? Malowałaś kiedyś? W domu na przykład? Twarz. A ściany? Nie. Przyklej, proszę bardzo. A nie, taśmę też trzymamy. To co, mamy? No tak. No, wiesz. Powiem ci, dobrze jest. Tam ten boczek też bym poprosił. A powiedz mi, a co ty robisz na co dzień w ogóle? Ja studiuję historię sztuki. Aha. A dlaczego akurat historię sztuki? Bo chcę być bezrobotna. A, to jest patent na życie, widzicie? Studiuję historię sztuki, żeby być bezrobotny. Tak, albo będę siedzieć w muzeum na ławce i krzyczeć: nie dotykać eksponatu! I to jest lepsza opcja. Dobrze, to ja teraz sobie wezmę wkrętareczkę. O! Ale siłacz. Zawstydza mnie ta dziewczyna. No dobrze, to już ci nie zawstydzam, oddaję taśmy. Najpierw trzeba nowy pochłaniacz umiejscowić na ścianie. Jak to zrobić najlepiej? Po pierwsze, to zmierzenie, jakiej szerokości jest płyta i wyznaczenie połowy. Płyta jest szeroka na 57 cm, czyli jest ile? 20... 28,5. I tu mamy środek. Musimy znaleźć na naszym pochłaniaczu też środek. 25 cm. I teraz już wiemy, jak wyznaczyć pozycję naszego pochłaniacza. Te punkty muszą się ze sobą pokryć. W tym miejscu się pokrywają, zobaczcie. Teraz znajdźmy otwory montażowe wewnątrz i odrysujmy ołówkiem. Sytuacja robi się bardzo klarowna, wiemy, gdzie będziemy wiercić. Raz, dwa. Zanim przystąpicie do zawieszania tego okapu, upewnijcie się, jaką macie ścianę. Tak, moje ucho mocna, otynkowana, dlatego będą takie zwykłe, rozporowe kołki. Wiercimy! Przychodzi ten moment, kiedy trzeba podłączyć do prądu nasz pochłaniacz. I tutaj, pamiętajcie, zawsze możecie skorzystać z opcji pod tytułem wyłączenie bezpiecznika. Idę wyłączyć. Sprawdźmy, czy prądu rzeczywiście nie ma. Do sprawdzenia użyj próbnika napięcia. Oczywiście przewody podłączacie zgodnie z kolorystyką. Niebieski do niebieskiego, brązowy do brązowego. Najpierw zaślepka na przewód, a teraz zamontujemy sobie komin. Na koniec pozostaje zdjęcie folii z okapu i posprzątanie miejsca pracy. Pochłaniacz na swoim miejscu. Pytanie tylko, co na ten temat powie Nina. Nina! Zapraszam cię do swojej kuchni. Mów, dziewczyno! No idealnie. Poczekaj, mogę stestować? Oczywiście, koniecznie. Lampeczki cała są. Cała się jasność. Wciąga? Wow! To mogę na wszystkich panikach gotować. Tak jest. Nowy okap jest super. Sprawdzaliśmy już go z Dominikiem. Wszystko działa jak należy. No i już się nie mogę doczekać, aż coś sobie ugotuję. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Jesteś wspaniały. I skromny. Dzięki, Dominik, za okap. W ramach rewanżu zapraszam na obiad. Ja gotuję.
Starego pochłaniacza już nie ma. Teraz Nina może dowoli oddawać się przyjemności gotowania, używając nowego pochłaniacza.